Dzień dobry, Szachowa Polsko. Witam serdecznie w środowy ranek, poranek na kanale Polskiego Związku Szachowego. Witam wszystkich i nazywam się Zbigniew Pakleza i dzisiaj potrenujemy Hand and Brain, a będę trenował wspólnie no, z nikim innym jak Jakubem Pateckim, znanym również bardziej, może nie bardziej, ale jako Patec Wariacyc. Witam cię, Kubo. Ja dziękuję bardzo tutaj Zbyszku za zaproszenie. Dziękuję bardzo, jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę sobie wystąpić tutaj na waszym kanale, z tobą zagrać na Polskim Związku Szachowym. Jak wiecie bądź nie, tutaj stali bywalcy mogą wiedzieć, że tutaj czasami się udzielałem, jak komentowałeś mistrzostwa. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, że tam sobie dawałeś radę przez 8 godzin, czy tam, no może 8 godzin to przesadziłem, ale przez naprawdę długi czas tak komentować bardzo sprawnie i co? To dla mnie zaszczyt, jeszcze raz dziękuję i w ogóle. Dzięki, że wpadłeś, z tym 8 godzin to się niewiele pomyliłeś, tam chyba 7,5 był rekord. No, ale dzisiaj na szczęście taka formuła dużo luźniejsza. Będziemy ćwiczyć Hand and Brain. Może nie wszyscy wiedzą, co to jest, ale zanim do tego przejdziemy, może podzielisz się tutaj z widzami jakąś taką informacją, jak ty w ogóle trafiłeś na szachy, czy to szachy trafiły na ciebie. No, jak to w ogóle wyglądał początek tej przygody szachowej twojej? Jasne. Ogólnie to... Ja z szachami zacząłem przygodę bardzo wcześnie, ponieważ miałem bodajże chyba, byłem wtedy w pierwszej klasie podstawówki, kiedy moja mama mnie wysłała do takiego parafialnego klubu szachowego z moimi kolegami. To w ogóle jest takie niesamowite, że ja miałem taką bandę kolegów, z którymi praktycznie robiliśmy wszystko, chodziliśmy na jakieś tam zajęcia dodatkowe, nie tylko szachy i tak trzymaliśmy się, ale szachy jak gdyby wytrwały bardzo długo, ponieważ od pierwszej podstawówki do bodajże, znaczy dla mnie długo, dla ciebie pewnie krótko, od pierwszej podstawówki do bodajże gimnazjum drugiej klasy, przy moim słomianym zapale to naprawdę jest bardzo długo i po prostu grałem w te szachy z przerwami mniejszymi, z przerwami większymi. Udało mi się wbić tam jakąś kategorię, bodajże trójkę mi się wydaje, ale właśnie najgorsze jest to, że ja na każdym turnieju miałem wpisywaną trójeczkę, a teraz jak sobie patrzę w ten status czy tam rejestr szachistów, to ma tylko czwórę. Ale co, właśnie tak to oszukali mnie banda złodziei, jak to się mówi. No i co, no, tak zaczęła się moja przygoda z szachami i jedyne z czego się cieszę, to tak naprawdę, że do szachów wróciłem oczywiście na bardzo luźno, gdzieś tak 3-4 lata temu, na nowo. Cieszę się, bo teraz jest taka faza ogromna szachowa po tym Gambicie Królowej, wiele osób zaczęło na nowo grać, szachy się stają popularne, a ja mogę mówić, że byłem ten rok, albo przynajmniej te półtorej roku wcześniej przed... No, wiesz, no wiem, chodzi. Wiem, dobra, tak, przed tym już boisk. Takim wielkim, wielkim boomem, no myślę, że ten taki malutki boom rozpoczął Jan Krzysztof Duda, nie? Tymi wynikami, tam pewnie coś śledziłeś, jak tam... Tak. Ja, było, że wygrał z Magnusem Carlsenem w tym czasie klasycznym, tak, czy nie? Dobrze mówię? W maju wygrał w zeszłym roku w szybkich, a w październiku tak. Wygrał w klasykach, tak. No. Dokładnie. On chyba przerwał tą taką pasę jego bardzo, bardzo długą. Tak, tam 800 tam dni, 800 jakoś to... dni chyba, 802 dni bez porażki w szachach klasycznych. Jakaś chora liczba w ogóle, no ale Magnus to Magnus. No i co? Spotkaliśmy się dlatego, że obydwaj potrzebujemy jakiegoś tutaj takiego pierwszego treningu przed tym piątkowym eventem u Bartka Rudeckiego, jego urodzinowym evencie. Zresztą Bartek dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. No i... No tak samo jak Trąba. Mam kolegę właśnie, z którym mieszkam, bo może ludzie nie wiedzą, tak się też przedstawia. Jestem Jakub Patecki, jestem członkiem ekipy. Można powiedzieć, że jestem własnym internetu i ogólnie to właśnie też tutaj mieszkamy w takim domu i też mam kolegę, który dzisiaj ma właśnie urodziny, także od razu sobie złożę życzenia urodzinowe dla Trąbeczki i dla Bartka. No. Tak, więc ja również dołączam się do życzeń w takim razie do Trąby. To Trąba przez OM czy przez O? Trąba. Okay. OM, Trąba. Okej, okay, więc dołączam się do życzeń. No i tak, w piątek o 21 jest ten turniej Hand and Brain. Również ja będę go transmitował. Ja nie będę w parze z Kubą, ale Kuba tak trochę ma utrudnione warunki, żeby się przygotować na przykład w parze ze swoim partnerem oryginalnym, ponieważ różnica czasu i tak dalej.
No, a oczywiście nie wiem, czy wiedzą może widzowie, ale partnerem w tym Head and Brain piątkowym Kuby będzie nie kto inny, jak jeden z najwybitniejszych zawodników w historii, a na pewno jeden z tak top 3 na świecie, jeśli chodzi o blice, Hikaru A w Nakamura. Blica to teraz chyba w ogóle top jeden, kurcze pieczone. No. Także przypał, niezły przypał. Tak, mogą być przypały. No i właśnie. Chciałem tutaj, bo ja już kiedyś grałem Head & Brain, a ty już grałeś kiedyś? Ja miałem okazję z twoim kolegą Piotrem Brodą zagrać sobie właśnie z Brodą po Pozdrawiamy prostu. Brodę. Wczoraj sobie trenowaliśmy, aczkolwiek to były dwie takie szybkie partie, no i nie wiem, jakie to ma przełożenie też, tak? Bo to, no nie, to jestem lewy, jeżeli chodzi o ten Head and Brain, a Bo to jest będę miał bardzo do czynienia z zawodem. specyficzne i też, żeby nie było, mogą się pojawić takie problemy, że na przykład będziesz grał, tak mi się wydaje, jak będziesz grał w parze z Hikaru, ja przynajmniej bym na przykład miał taką tremę, że kurczę, co ten Hikaru chce zagrać, nie? Co ja powinienem zagrać? A właśnie chyba myśleniem chyba przestawimy na takie, że co nieważne, co niech Hikaru myśli, co ja chcę zagrać, a nie żebym ja myślał, co chce zagrać Hikaru. Chyba tak jest najpraktyczniej. Też takie szybko doszliśmy do wniosku, że raczej ja tutaj nie będę chciał atakować. Nie będę myślał o ataku i będę raczej chciał pozycyjnie grać. Przynajmniej wtedy, kiedy ja będę ręką, tak? On mi będzie mówił, nie będę wiedział, co mam zrobić. Na przykład mam do wyboru ruch skoczkiem, czy bardziej agresywny, czy może mniej agresywny. I jestem pół na pół, to chyba raczej się skłaniać ku temu bardziej defensywnemu, żeby tutaj tak budować tą pozycję. Tak mi się wydaje, ale możesz, Zbyszek, mnie Nie, poprawić, nie? dobrze. Najważniejsze, żebyś grał tak, jak tobie najwygodniej, bo Hikaru się dostosuje, prawda? Hikaru gra na milion różnych sposobów, on się dostosuje. Ważne, żebyś się dostosował do Hikaru. No a dzisiaj właśnie tak zagramy parę partii rozgrywkowych i ewentualnie po partii się wymienimy informacjami na temat tego, co Tak, tam koniecznie. myśleliśmy. Analiza jest kluczem do sukcesu. Dokładnie. Więc zrobimy najpierw tak, że chcesz być najpierw głową czy ręką? Kurczę pieczone. A jak to może z takiej technicznej strony, jak to nam będzie łatwiej teraz zrobić? Bo chyba będzie łatwiej. Możemy spróbować, że ja będę Głową. może głową. Okej. Fajnie. Byłoby mi niezmiernie miło, gdybym miał taką okazję tutaj arcymistrza pokierować, pokazać mu, jak Dobra, to tak wyglądają zrobimy. amatorskie szachy. I tylko informacja dla widzów, którzy jeszcze nie wiedzą, na czym polega ręka głowa. Polega to dokładnie na tym, że jeżeli głową jest Kuba, to on mówi nazwę figury, tylko nazwę. Jeżeli na przykład powie skoczek, to nie mówi skoczek z G1, tylko mówi ogólnie skoczek. I ja muszę wybrać, którym skoczkiem mam się ruszyć i gdzie. Więc to takie trochę czasami trzeba się rozumieć telepatycznie. No i zobaczymy, jak to będzie. No to jest wszystkie reguły, jakie są, to takie. Nic skomplikowanego. Na tym turnieju piątkowym tam będzie jakieś tempo, coś typu 5 minut na partię, z tego co się orientuję. No a dzisiaj zagramy, no może 5 plus 5 albo na 10 minut, coś tego typu, takie trochę dłuższe. No bo to w sumie trening, tak? Możemy dłuższe, możemy dłuższe, możemy Myślę, że dłuższe. To nie jest głupi na pomysł 10 też. minut myślę będzie ok. A później sobie wejdziemy na przykład, żeby zobaczyć, jak to będzie w tych 5-minutowych, nie? Dobra. Dobra, spoko. No to w takim razie szukam losowego zawodnika do gry na 10 minut. Czy ty wyskoczy prawdopodobnie moja partia, jak zacznę grać, wiesz? Okej. Wyskoczyło Kozacko, ci? kozacko. Poczekaj, już sobie odświeżam. Mam opcję nie śledź, mam opcję Musisz więcej. wejść na szachy live. Ojoj. Tam graj szachy live. Aha, graj szachy live. Okej, graj szachy live i wtedy może popatrzę się na znajomych. Byniolus gra. Super! Jesteśmy, panie Zbyszku. To co? Zaczynamy Zaczynamy przygodę? dokładnie. Pamiętaj, że jesteś głową, ja jestem tylko marionetką w twoich rękach. Otóż to. Poprowadzę nas do zwycięstwa. O, tutaj patrzymy 1500. Nie wygląda to zbyt agresywnie. Nasz przeciwnik. Może damy radę, panie Zbyszku. To co? Pionek! Wiem, że grasz E4, więc pod ciebie.
Wolę ten D4, aczkolwiek E4 ten. Nieświeży D4, jak to mówią, ale dobra, skupmy się na grze. Skoczek. Coś piszą, że laguje, ale nie wiem, czy nas obydwu, czy tylko ciebie. O kurczę, pieczone. Mi się wydaje, że okay. Tutaj... Oj, no to nie wiem, kurka, furka, bo obydwu, mi się wydaje, obydwu że... Obydwu laguje, to kurczę... Niedobrze. Ale kurczę, wskaźniki mam dobrze, przesył i tak dalej, więc to nie u ciebie. A, już okej jest podobno, dobra, jest już okej. Dobra. Może się czasami tutaj tak lagować, ale to się tym nie przejmujemy tak mimo wszystko, no bo tutaj merytoryka, tak? Dobra. Dwóch super graczy będzie grało. Okej, okay. Dobra, bo półtorej minuty straciliśmy. Ale spokojnie. Ja bym zagrał skoczek. I od razu bym prosił, panie Zbyszku, w pierwszych tych partiach nie trolujmy, bo ja się, okay. jak mi zaczniesz grać jakieś takie wariactwa, to się ten... Dobra. No to koniec. Okej. Okay. Bez najmniejszego problemu. Powiedzmy pionek. Cały czas bez najmniejszego problemu powiedziałbym śmiało goniec. Wszystko idzie zgodnie z planem. Goniec, dobra. No, wydaje mi się, że tutaj nie ma co grać agresywnie, spokojnie. Pionek. Jak na razie widzę, że tutaj obydwaj albo obydwoje, bo my jesteśmy po szkole muzycznej z przeciwnikiem, haha, mogę tak powiedzieć, takim sucharem, gramy bardzo szybko. A ja w tym momencie niech no pomyślę. Myślę, że goniec. Myślę, że to. Dobra. Okej. Okay. Chciałeś agresywniej. Nie taki goniec. Dobra. Nie no. Tutaj się spodziewamy tej długiej roszady od naszego oponenta. I zastanawiam się. Chyba mi to pasuje, tak szczerze powiedziawszy. A na ten moment bym powiedział hetman. Robię sobie opcję, czy to z lewej, czy to z prawej strony. Dam przeciwnikowi zagrać. Wydaje mi się, że mam fajną pozycję. Okej. Okay. W takim razie... Pionek? Tutaj sprawdzę pana... Oho! Tak? I o to chodziło? Dobrze. Tak, o to chodziło. I lecimy. Dobrze. Widzę, że tutaj mamy bardzo podobne myślenie. Tak sobie... Póki co. To król. A, ścina nam kamerki cały czas, ludzie piszą, ale na razie nic z tym nie zrobię. Grunt, że nas słychać chyba dobrze. Okej, to pionek. I w takim momencie ja mówię pionek, no i super, tak jak... A to też jest fajne, że tak ja się nie muszę przejmować. Właśnie, nie? Gorzej będzie w drugą stronę. I o to się obawiam. Okej, to ja bym tutaj od razu agresywnie powiedział jeszcze... Znaczy, pionek. Też chyba... Dobra, tak zagram. Chociaż nie wiem, czy o to ci chodziło. A co? A to, no o to mi chodziło. A co, to jest taki ruch, że nie taki oczywisty? Nie był potrzebny tak super, ale nie jest zły na pewno. Tak. Okej, okay, nie jest zły i to się liczy. No i teraz jest taki moment, którego się najbardziej obawiałem, że co by tu zrobić? Ale chwila, pomyślmy. Hmm.
Wydaje mi się, że muszę korzystać teraz z tego, że tutaj zawodnik jest trochę pogubiony, trochę taki dusi się tam na tej ósmej linii, a ja jestem fajnie tutaj z figurkami, to pionek. Kurde, ja też robię teraz taką zapowiedź do tego wszystkiego, że się może spodziewać, ale też staram się jakoś przekazać swoje myślenie, żeby trener później wiedział, co to my ewentualnie... Po partii zrobimy analizę spokojnie, nie? Więc wtedy będziemy mogli się wymieniać tymi informacjami. Tak, wiem, że zacina ludzie. Wiem, że zacina, na razie tego nic z tym nie zrobię, bo musimy grać w szachy. Ważne, że nas dobrze słychać i szachownicę też widać, więc... Widzowie też możecie sami na przykład się zastanawiać, jaki ruch byście zrobili, albo co myślicie, że ja zrobię, bo też oglądacie pana Zbigniewa już trochę, oglądacie mnie trochę, znaczy mnie nie oglądacie, ale możecie się domyślać, jak pan Zbigniew by zagrał, a też macie... Dobra, kończę mówić, bo nie wychodzi mi to za dobrze. Skoczek! Widzowie się zastanawiają, zawsze się zastanawiają. Mam silnik wyłączyć, tak mi napisali ludzie. Dlatego laguję, bo silnik mam włączony. A, jest nasz ruch, ja nie zauważyłem. Ale to w sumie... Ja nie bo muszę. On zrobił tym... On tam uciekł, taki profilaktyczny ruch zagrał, zawsze się lubi ten tak, ruch, co on zagrał, ale chyba nie wiem, czy aż taki potrzebny był z jego strony w tym momencie ten ruch. Aha. Pamiętaj, że mam 5 minut już tylko. Wiem, ale to polecimy to szybko, dobra. Zaraz gościu się pogubi, on już widzimy tutaj jakieś bezsensowne ruchy królem, on już nie wie, co ma robić, tak? Gdybyśmy mieli jego kamerkę, to na pewno byśmy widzieli, że jest spocony. Dobrze, w takim razie myślę, że nie ma... Dobra, skoczek. Tak zaintonowałeś to skoczek nie. Dziwnie, że teraz nie wiem, o jaki ruch ci chodzi. Nie, właśnie. Nie wiem, no. Tak. O, tak. Dobrze. Podobało mi się najpierw skoczek, a potem skoczek. Ja się zastanawiam właśnie, czy na przykład trener już zrobił takie ruchy tak, że wiedział, że specjalnie pode mnie, że mimo wszystko trener by zagrał inaczej, aczkolwiek dla mnie... Nie, z ruchu skoczkiem ten był najlepszy moim zdaniem, więc tak zagrałem. Okej, super. W takim razie ja bym tutaj zagrał od razu pionek. O, tak... W taki sposób. Okay. A dobra, nie o to chodziło. Taki jest dobry sposób, taki sposób jest dobry. Taki sposób. Nie ma co tak się, jak to mówią, bać. Podoba mi się ta pauza po tym, jak robię ruch i nie ma od razu żadnej reakcji, to już wiem, że to nie o ten ruch chodziło. Nie, jak na razie też jestem taki zadowolony, bo chyba wszystko idzie w miarę po... Nie no, gościu tutaj wydaje mi się, że powoli zaczyna odczuwać to, że jest duszony. W cudzysłowie oczywiście. Żadne tutaj. Takie. Okej. Pionek. Pionek. Dobra, no to... No, siomi stąd. Nie, znowu nie to. No pewnie, że nie to. Ale nie, wcześniej był dobry skoczek. Okej, okay, inaczej, to też jest inaczej. Nie, w sumie bardzo dobry ruch. W sumie bardzo dobry ruch. To jest taki stępem. No i pionek... No dobra. No, aha, no to później sobie poanalizuję. Nie, no, to jest okej, to nie jest tak, że to złe. To jest okej, tylko... O co chodzi? No, widzi trener, tak to się gra tutaj, to też... To tempo, też trzeba, tempo, bo czasu mało. Nie tylko... Pionek, to nie tylko trzeba matematycznie, ale też trzeba psychologicznie. Psychicznie,
Tak, psychologicznie, dokładnie. Goniec. Okej, okay, chyba już wiemy, jaki kolejny ruch będzie. Bo to nie było zbyt mocne. A nie, goniec. Wieża. Tak, chyba. Ta też może Ja wiem, być. że myślałeś o drugiej, tylko no potem pogadamy. Wiem, ale to dobrze, dobrze. Skoczek. Skoczek. No, rzeczywiście przyspieszyłeś. Wieża, no teraz to jest tak. W każdej partii jest kilka krytycznych momentów. I w tych krytycznych momentach trzeba się zastanowić. Teraz egzekwujemy to, co ten. Dobra, wieża. O! Okej. O, okej. Nie no, szczerze tak myślałem, że to będzie ta górna wieża na F4, ale tak naprawdę to nie ma najmniejszego problemu. I w sumie chyba jeszcze raz wieża. Dobra, mogłem tego nie mówić, ale. Wieża? Wieża, wieża, no pewnie. Chyba, że czegoś nie widzę. Dobra. A dobra, no jest ten skoczek tam na Jest, C4 może nas ale udeptać. na szczęście nie ma. Nie ma, wiem, ale i tak chyba nie warto gońca oddawać tak swoją drogą, bo. Aj, no dobra. Lećmy. Tak, zaraz się przyłączymy na Discord, chyba. No, że z Discorda może lepiej ściągać, No, nie? chyba tak. Ale nie wiem, nigdy Też mi się tak nie wydaje. miałem ostatnio problemu ze Skype'em. Oj, tutaj chyba nasz oponent już powoli zaczyna, nie wiem. No, wieża. Wymiękać. Tak. Ale w sumie to jest ciekawe, jak gościu, jakiś taki prika 333, wchodzi sobie na czeską i nagle widzi, że jego oponentem jest GM I Byniolus. gra tak wolno. I tak sobie. I tak sobie. Nie wiadomo, czy jest mu przykro, czy może jest zadowolony w sumie. Dobra. Król. Bezpiecznie, tak. Nie ma co. Ja jestem taki, że tam wolę sobie go do dziupli Bardzo schować. słusznie. A nie się przejmować później. W takim razie. Oj, nie podoba mi się to, że on tam ma. 2 minuty. Wieża. A dobra, to już mówię. Trener tutaj sobie da radę na pewno. Szlak. Minuta 43. Wiem. Ja nie wiem, o jaki ruch ci chodziło. Myślałem, żeby tak trochę cofnąć i ustawić na linii tą wieżę z Hetmanem i wybić mu tą. No, ale Ale tam skoczek dobra. G4 mi się nie podobało jakieś, wiesz? Okej. Albo Aha, skoczek rozumiem. C4, No. tam traciliśmy figurę. W ogóle chyba w tej formule Hand and Brain jest coś takiego, król. W tej formule Hand and Brain jest coś takiego, że jak jest bardzo mało czasu, to po prostu ręka przejmuje. Ręka przejmuje granie i ona kończy. Takie Aha, to coś nie słyszałem. wiem nawet, szczerze mówiąc. Dobra, Hetman. Co w ogóle dzieje? Dobra, teraz zrobiłem coś, że bałem się, że albo nas rozłączy, albo że się poprawi trochę jakość streamu. Zobaczymy. Okej. Jak coś, to Hetman od razu mówię. Goniec.
Oj. Wieża. Wiem, że gdzie indziej chciałeś, ale... Nie, ja nie wiem, gdzie chciałem. Aha, Niech dobra. Trener już to... Dobra, jakoś się poprawiła podobno. Brawo dla mnie. No to super. W takim razie skoczek. A, nie mogę primumów robić nawet. No. Koniec. O kurde, i niby jest fajnie, ale też można powiedzieć, że niby nie jest fajnie. Goniec. A nie, teraz mi się wydaje, że trochę zdobcył sobie to ustawienie swoich pionów. Wieża. No ja chyba tak źle nie zagrał. Okej. Okay. Wieża. Okej, okay, czyli jednak nie chcemy wymieniać chyba, raczej, tak? raczej nie chcemy. Dobra. To król. No, właśnie, trzeba ostatnie tutaj posiłki podciągnąć do akcji. Jak to mówi niesamowity trener Bartosz, Awka trzeba wprowadzić do gry. Król. Dobrze, on gra wolniej niż my teraz. Pionek. Nie o to ci chodziło chyba, ale... Nie wiem, już też, jak będzie 30 sekund, to niech trener gra. Król. Jak będzie 30 sekund, to niech już trener Dobra. To dokończa, bo to chyba nie będzie sensu. To się domyśliłem, żebyś powiedział pionek. No. Wieża. Jest szansa. On gra... Ja jeszcze na czas wygram, zobaczysz. Wieża. Ale tak będzie 30 sekund. No, znaczy ja wiem, że trener to wygra. Nawet jakby miał trener 15 sekund. Wieża. O, to możemy zrobić tak, że od 15 sekund trener gra. 15 to już mega mało. No ale... A, sorry, zapomniałem poczekać. Dobra, bo się za ten... Sorry. Nie, no nic się nie dzieje, nie? Też bym tak zagrał. Goniec. Oj! Dobra, goniec. Co to było za oj? Przestraszyłeś mi się. Ale nie, może tam będą jakieś sztuczki na... Są... Król, król. Dobra, tak, już, będzie sztuczka. Już chyba gram sam, co? No tylu sekundach. Od 20 sekund. Dobra, no, od 20. Na pewno da sobie radę. No. Wieża! Dobra, proszę już, żeby trener może dokończyć. Ja sobie żurek dopiję na spokojnie. Żureczek pijesz? Teraz możemy zobaczyć arcymistrza w akcji, jak właśnie wyjaśnia. No właśnie, to nie jest, ta pozycja jeszcze nie jest taka oczywista. No jak? Ci. A tutaj na przykład wieża, albo dobra, ja się nie odzywam. No wymienić jeszcze nie mogłem, o to chodzi, wiesz? Okej, okay. Ale też... Mam 11 sekund, to inna sprawa. Muszę primowy jakieś zacząć robić. Czyli teraz, bo może C3 mi na załapańca zagra. No dobra. Mało czasu. 10 sek, 8, 9,5. Ale on też już wiem, się powoli zaczyna właśnie, kurczyć, jest, także... Mówiłem, że chcę na czas wygrać. Po co ja to oddałem? Nie wiem. Wygram na czas po prostu. Idę tym pionkiem, zasuwam i się niczym nie przejmuję. Primów goni C3, primów B5 i jedziemy z tematem. Ale tak było oczywiście zaplanowane wszystko. Tak, żeby wygrać na czas. Tak. Tak, zwycięstwo na czas. Co jest? Jest, zwycięstwo. Liczy się. Ja tylko powiem tyle, że kurde blade, nie wiem, czy to będzie
W sensie powoli zacząłem powątpiewać w mojej siły w tą grę, kurczę pieczone, Hidden Brain. Znaczy, powiem ci, że tak... wiesz, jaki to jest problem? Chyba, bo to dzisiaj to mieliśmy i miałem to już kilka razy, jak z tym grałem Hidden Brain. Problemy z czasem. Zauważ, że te dobre ruchy, które robiliśmy na początku, robiliśmy je i było super, tylko potem strasznie szybko, wiesz, ta jakość musiała pójść w dół, bo za dużo czasu zużywaliśmy, nie? I dlatego okay, chyba zarządzanie czasem jest jednym z takich ważniejszych elementów, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje w tej grze. No i co? Możemy sobie prześledzić. Kuknąć na analizę może, co? Tak. No. Teraz rozumiem, że nie widzisz tego, co ja tutaj robię, nie? W sensie muszę... musiałbym mi... Udostępnić ekran, tutaj, wiesz? Tak, udostępnić ekran i wtedy będzie śmigało. Najważniejsze, że już nie ma lagów. Można się spokojnie tutaj, widzowie mogą się skupić na tym. Podobało wam się? Jak wam się podobało, to łapa w górę na YouTubie oczywiście. 1100 łapek to zdecydowanie za mało. Jak na tutaj obecność Kuby w studio. Udostępniłem ci, czy... Tak, jest, widzę, tylko tak? Mam... O, jest już teraz wszystko jest widoczne, tylko mam taki prosto Wiem, kwadrat, bo jesteś, taki szary. To jesteś ty. W sensie Skype. Okej, okay, no i teraz już jest perfekto. Jest super. I teraz możemy właśnie porozmawiać, co ja na przykład myślałem, a co trener myślał, jakie by trener tam uważał, że trzeba ruchy podjąć. I tak to sobie możemy przeanalizować. Chyba, tak mi się wydaje. No dobra. Widzisz, znowu są lagi. Czyżby udostępnianie ekranu... Tak, wiesz co, udostępnianie ekranu to nie jest dobry pomysł. Dobra. To możemy to zrobić w ten sposób, tak? Że ja mogę po prostu patrzeć na streama. Nie wiem, jakie ma trener opóźnienie. Na Twitchu, wiesz? Ale... spróbuj na Twitchu, bo na Twitchu jest najmniejsze opóźnienie. A Twitch też tutaj działa? My jesteśmy na Twitchu i YouTubie. To... Na YouTubie jest 4000 ludzi, na Twitchu 1700. No to ja tutaj jestem zaskoczony. Fajnie, bardzo fajnie, że tutaj działamy na dwie platformy. Dobra, a jak jest na Twitchu? O, widzę, PZ3, widzę siebie, super. O, no, to bardzo dobrze. Powiem ci tak, jest coś takiego chyba na... follow Beniolus jest coś takiego, nie, no ale... Kuba już dał follow Beniolus, śledź Beniolus i on tylko partię wtedy widzi, a nie analizę. Tak mi się wydaje. A ja właśnie analizy nie chciałem robić takiej przeskomowej, bo tam często są sugestie komputera. Chciałem tego uniknąć, szczerze mówiąc. Okej. Więc... Dobra. Ale na Twitchu chyba jest okej, tak mi się wydaje. To może trener zrobić tak. Może to jest taki test. Zrobię ruch. Trener się ty ruszy się pionkiem albo na przykład zrobi kolejny ruch. I ja zobaczę, jak z jakim opóźnieniem. Tylko trener musi powiedzieć, że teraz. Dobra. Ja patrzę się na ten. I ty i też powiesz teraz. Się... Jak zobaczysz ruch. Teraz. To dużo jest. Teraz! 7 sekund. To za dużo. Za dużo chyba 7 sekund. Trochę za dużo, no. 7 sekund, to poczekaj. Tutaj jest coś takiego jak analiza, nie? Graj. Może damy radę na tym czeskomie, no trudno, będzie to podpowiadanie komputera. No, wiem, analiza. Czy ktoś wie? Ja nigdy nie analizowałem na czeskomie. Analiza na żywo! Analiza na żywo! O, jest coś takiego jak analiza na żywo? Gdzie to jest? Tak, jak trener ma tą partię i kliknie, tam ma analiza na żywo, pobierz partię i udostępnij. W tej partii, tak? Tak, w tej partii. Może i może w ten sposób. Tylko i może ja to będę też widział. Kurczę, ale nie, no dobra, to jest coś takiego, poczekaj, ucz się analiza i tam może jest coś takiego jak zaproś do analizy. Albo lekcje. Dobra. O, może lekcje, na pewno jest coś takiego. Analiza, szczegóły, nie, no dobra, jest coś takiego jak widzę, że ucz się lekcje. Ale to lekcje, to nie wiem, czy zaraz mi jakaś... Lekcje to są takie, że właśnie, uczy nie, się... Właśnie, nie, to nie jest to. Wie ktoś, jak się analizuje na czeskomie z kimś? Ja też tutaj poszukam jednocześnie, może się uda jakoś szczegóły, otwarcia.
Ewentualnie mogę ci na Discordzie udostępnić ekran. Ale to by było za skomplikowane. Też, żeby nie obciążać, nie? No bo dobra, wiesz co, weź sobie odpal tu moją partię w takim razie, naszą partię. Znaczy dobra, się. I będziemy... I będziemy przesuwać równocześnie i tak będzie najlepiej. No. Dobra, tylko teraz może być pewien problem, bo muszę się cofnąć do tego... Okej, okay, nie, jest wszystko kozacko. Jestem na bieżąco. Czekaj, to ja muszę teraz ja wrócić do tej gry. Mieliśmy 60... Nie, zaraz. Nie, a to włącza na język komputerowy, jak sobie tak będę czasami kiełbaskę pod tento. Jaką zgodność mieliśmy, wiesz? Chcę zobaczyć. To nie jest zły wynik. To jest całkiem dobry wynik, jak na Hand and Brain. Tak mi się wydaje. 64%. Nie? To jest w sensie z komputerem? Myślisz? O, poczekaj. Szachy live, szachownica do analizy. Zaproś uczestników. Dobra. Jeszcze raz, jak? Szachy live, szachownica do analizy. Szachy live, dobra, to klikam na szachy live. Ale gdzie to szachownica do analizy się klika? Szachownica do analizy, gdzie to jest? Analiza. Okej, okay, czekaj. I gdzie to jest zaproś do analizy? Ej, ślepy jestem. Na spokojnie. Jest coś takiego jak zaproś do analizy? Gdzie to jest? W którym miejscu? Tryby gry. Aha, czyli graj. Nie. Musicie pisać, gdzie to jest, bo tu jest milion napisów. Nie widzę tego. Po prawo. Analiza, ok. I co? Jest zapisz, zapisana analiza. A gdzie to jest zaproś do analizy? Tego nie widzę, to jest problem. Kratka w prawym górnym rogu. Ej, dobra, chyba będzie najłatwiej, jak będziemy przewijać równocześnie tą partię, wiesz? Nie ma co tutaj kombinować. Dobra. A może spróbować, jeszcze sekundkę, ja bym może popatrzył, bo tutaj wydaje mi się, że możemy być blisko już. Tam, gdzie są tryby, kurcze pieczone. Albo dobra, nie ma co. Później. Jak ktoś nam zrobi takiego super tutoriala, to w kolejnej partii tak zrobimy. A teraz to możemy rzeczywiście tak jak ten i przecież to też nie jest aż takie, nie będzie takie trudne. No dobra. Tylko to w takim razie... Ja wchodzę w tą partię, bo wyszedłem też, próbowałem jakoś pomóc. Wejdę w tą partię i zaraz sobie ją przeglądniemy, nie? Dobra. Tutaj gry jest. Okej, okay, analiza. Oj, zrobiliśmy 6 błędów tutaj, tak. Nie, 3 błędy i 3 przeoczone zwycięstwo. No dobra, nieważne. Możemy lecieć. Dobra, lecimy. Czyli E4, E5, czyli ty, bo ze mną grałeś E4 przecież, dlatego zagrałem E4. Bo graliśmy partię. Nie. A, D5, na D4 mi grałeś, tak? Nie. D4, nie świeże D4. Aha, i po D6 zagrałeś E4 chyba, tak było. Dobra, tak, to mi się pomyliło. Przejęcie centrum. No dobra, no debiut to oczywiście ok. Tu oczywiście raczej powinniśmy grać D4 jak najszybciej, jak przeciwnik tak gra pasywnie, ale tak zagrałeś też jest poprawnie, nie? Chodzi o skoczka, tak? Tak. No tutaj się tego związania trochę przestraszyłeś i może słusznie. Lepiej dmuchać na zimne generalnie. Ja jestem taki, że wie trener, zrobiłbym jakiś taki waiting move, jak na przykład D3 w tym momencie i bym nie wiedział, co mam zrobić na skoczek D4 od przeciwnika. Miałbym związanie i... I wtedy ewentualnie miałbyś to G4, nie? Takie w zapasie, które zresztą później zagrałeś, nie?
G4? Tak, G4, żeby tego związania się pozbyć, nie? Jeżeli się bałeś skoczek G4. Okej, dobra, czyli najpierw Butler zrobił ruch pionkiem, a nie cofał się. Okej, już rozumiem, rozumiem, Najpierw rozumiem. zagrać H3, dlatego chciałem zagrać H3, żeby właśnie po tego typu ruchach mieć zawsze w obwodzie to G4, tak wiesz, w razie W. Dobra, rzeczywiście. W sumie zapomniałem o tym H3. No to H3 w sumie całkowicie niweluje jakiekolwiek zagrożenia ze strony tego skoczka czarnego na D4. Dobra, dobra, to okej. Czat pyta, czy zmieniły się pary, czy trenuje oponenta. Trenuje oponenta. Szachy, jesteśmy jedną wielką rodziną w szachach, więc stwierdziłem, że trzeba tutaj wspomóc Kubę, jako że no, z Hikaru nie ma może mieć możliwości tutaj treningu ze względu na różnice czasowe. A ja będę w parze z Anną Kramnik. Nie wiem, czy kojarzysz zawodniczkę. Ja kojarzę wszystkich tam, naprawdę. Ja jestem szachowy freak. Ja tam kojarzę tą scenę i bardzo lubię właśnie te streamy Anny. W ogóle ona chyba ma mamę, która gra w szachy. I Tak, to jest grałem takie nawet z jej mega mamą. słodkie, że one są strasznie podobne do siebie i tam se grają i na przykład się tak uszczypliwie trolują, jak tam właśnie jedna tam. A to To jest nie niesamowite moim wiedziałem, że zdaniem. się trolują nawet. No dobra, w takim razie jak było dalej? Goniec E2, ale mówię, w Hand and Brain akurat, że zagrałeś goniec E2 jest o tyle okej, że wiesz, bezpieczne zagranie, nie? Ale trenerze z plus 2,63 na plus 2,024. Ja wiem, że się nie sugerujemy, ale to ewidentnie trzeba było coś lepszego znajdować, nie? Bo ja nie wiem, czy tutaj. No nie, myślałem, że. Bo tutaj czasami takie triki działają, ale może tu działają, Mat! taki ruch. Wiesz o co chodzi? Że po biciu na D1 jest goniec bije F7, król E7 i skoczek D5 mat. Tak, tutaj był mat. Tutaj był mat. Patrz, coś O takiego. kurde, blada. A zagrałbym coś takiego, nie wiem, w blicie czy coś, to na stówę ktoś by przeoczył, nie? Widzi Tak. hetmana, podpalony chce brać i ten. No ale tutaj wiadomo, że my nie gramy A tu wygrywa dlatego, że na masz na końcu szacha na B5 jeszcze, wiesz, bo po biciu wydawał. Widzę. Szach na D5 ze skoczkiem. A nie. A tak, wszystko się zgadza. No, szachmat jest, Tu i no. tu, nie? Znaczy, że skoczka. Odbijasz i masz pionka więcej, nie? Więc. Chyba, wydaje mi się, że taka ciekawa sytuacja do zapamiętania, nie? Dla też tutaj widzów czy szachistów, żeby wiedzieli, bo taki, wydaje mi się, że można przyciąć kogoś na czymś takim. No. Zaraz. Wyłączam silnik. Wyłączę silnik, żeby mi tutaj nie sugerował nic. No dobra, ale wracamy do tego, co było. Było goniec E2, skoczek F6. No D3 to już bardzo poprawny ruch. No i teraz wyprowadzamy figury. Ty gońca chciałeś na G5 rzucić. Nie wiem, czy w tym celu, żeby po goniec E7 chciałeś tutaj łuknia sprzedać temu skoczkowi? Szczerze, to nie wiem, nie wiedziałem. Tak mi się wydawało, że on by. No, chciałem chyba G5, tak? I nie, na, nie, nie, raczej nie chciałem bić. Bym się cofnął pewnie, ale to już chyba totalnie jest złe w takim razie. Cofnięcie się tym gońcem na H4 i później Bo na ma... G3. Tak, ten goniec na G3 zauważ, tak trochę by strzelał w te pionki, nie wiadomo co on by tutaj robił. Myślę, że tutaj Tak. strzela w A7 i jeszcze D4 wspiera, więc myślę, że goniec na E3 jest trochę lepszy. To było takie właśnie dobre zagranie ze strony arcymistrza, który jednak temperuje te takie nie pójdziemy tam, tylko staniemy sobie Tak, on tutaj. tak spokojnie, spokojnie Kuba, nie? Tutaj chciałem powiedzieć, Tak, tak, tak. wyprowadźmy normalnie figurę i potem grajmy w centrum, nie? Hetman D2, o popatrz, tutaj pokazuje, że. A, bo znowu skoczek E5 przechodziło, ale to widzisz, nawet ja tego nie widziałem, więc tym się nie. To jest taki typowy motyw w tych pozycjach, że po biciu na E2 tam jest wtrącenie na D7 i po biciu na D1 jest bicie na F6 z szachem, potem odbijamy na D1 i mamy pionka więcej. I wygraną pozycję. Tak Ale jest. to spoko. Hetman D2, żeby G4 jest świetne. Tutaj widać, że zdobywamy przestrzeń. Tam chciał grać G5, ale długa roszada jest jak najbardziej ok. G5 oczywiście. No i tutaj już zaczęliśmy mu tak się dobierać. Tak, no właśnie tutaj tak, o tym ruchu myślałeś, nie? O H4. W tym momencie, bo powiedziałeś pionek i ja tak D4. Tak, chciałem grać, ale wiem, że ty za to myślałeś o H4 i nie byłem pewny, co.
co zagrać. Aha, w tym momencie, kiedy pionek do przodu poszedł. Tak, że H4 zagrałem po skoczek G8. 13 tak, ruch. Ja chciałem to zagrać. Tak. To było w moim... No. Okej, okay, dobra. To właśnie ten moment, kiedy pamiętasz, co, że mówiłem, że to niepotrzebne jeszcze. Nie? Nie jest potrzebne, rzeczywiście. No i tutaj też jak się patrzę na termometr, to powiedział, że chyba nie za dobry ruch. Ale to nie jest jakiś, wiesz, to nie jest ruch, który... To jest jakiś taki błąd typu, że tam, nie wiem, przewagę wypuszczasz, tylko po prostu nie jest najlepszy ruch. No i tyle, no. Więc tu nie ma co się przejmować. No i w końcu D4, mamy przestrzeń, to... Wszystko jest ok, tak? Chcemy otwierać pozycję, żeby kolejnym pionkiem jeszcze tutaj przestrzeń zdobyć. Więc tutaj wszystko tak było gites. No zagrałem skoczek B3, bo chciałeś nim pójść na B3, nie? Tak mi się wydawało. Bo o to chodzi, że F4 to jest taka tak, idea, tak. Żeby nie dać temu skoczkowi na E5 wejść. Bo jak skoczek wejdzie na E5 i wtedy zagramy F4, ten skoczek czasami może przejść na G4. I my chcemy go trzymać tutaj w takim parterze, tak jak mówiłeś, nie? Że on tam jest na 8 linii, 7 pochowany, to my mu nie chcemy dawać, wiesz, przestrzeni do hulanki jakiejś zbytniej. I taki ruch F4 po prostu ogranicza jego przestrzeń. I tyle, nie? Bez jakichś większych tutaj filozofii. Ruch skoczek B3 ma o tyle sens, że nie wymieniamy figur. Pewnie trener Piotr Brodowski ci mówił, że jak mamy więcej przestrzeni, to nie chcemy wymieniać figur, żeby przeciwnik tymi figurami, jak ma ich dużo, żeby tam się męczył, nie? Tam na tej małej przestrzeni. Teraz zagraliśmy F4, więc gitara. Skoczek B4 kompletnie bez sensu. Ty chciałeś grać od razu tutaj, tak? I możliwe, że... Ale chciałem od razu zagrać F5, nie? Mhm. A nie najpierw tym pionkiem na A3, ale rzeczywiście ten pionek na A3 to jest taki ruch wtrącony. I popatrz, chciałeś zagrać najlepszy ruch. Komputer pokazuje, że F5 najlepsze było. A ja osioł A3 zagrałem. Tak, że trzeba było F5 od razu grać. A i widzi trener. No właśnie widzę, no, że lipę odstawiłem. Ale wiesz, ja człowiek uczy się całe życie. No i tak, tutaj oczywiście miał odejść na H7, ale on chyba, wiesz, nie był w stanie znieść tego upokorzenia posiadania gońca na H7, takiego truposza, nie? Psychika mu już nie wytrzymała. Ja tam się łasiłem na tego pionka na H5, nie? Taki był mój zamysł, żeby urwać tego piona. Tam po biciu na H5 akurat byłoby goniec bije F5, wiesz? Taki no i właśnie w tym momencie to zauważyłem. Chyba, że goniec F7 jest. Tak, rzeczywiście. On by zbił, odbił. A nie, może było bicie na H5. Może było bicie na H5, ale takie skomplikowane rzeczy. Na szczęście oddał figurę. No i tutaj powiedziałeś goniec, nie wiem, o ten ruch ci chodziło ci o to pewnie, tak? O goniec F4. Chciałem jakoś tak na... Nie, chodziło mi o D3. Chciałem to wymienić jakoś, ale teraz sobie pomyślałem, no to co? To on zagra zaraz na G4, my byśmy musieli zagrać na E2 i on by się znowu zagrał na F5. Nie, po goniec G4 moglibyśmy wieżę na otwartą linię na przykład wprowadzić, nie? Olać tego gońca na G4, niech on sobie tam stoi, co on tam robi? To, że ładnie stoi, to wszystko, nie? Więc dobra, no wymiana figur. Wymiana tutaj i wieża D na F1. No to u niej chciałem iść wieżą z uwagi na to, że hetman jakieś H3 wisi nam tutaj, wisi nam tutaj. Tak, widzę. No. Nie bardzo tam, dlatego już zagrałem tą wieżą. Dobra, i rzeczywiście tutaj chyba zamiast tego ruchu wieżą ten skoczek, który by... forsował wymianę czy tego skoczka, byłby lepszy, nie? Zamiast wieża na F1, to można było zagrać skoczek B3 na D4. Tak, skoczek na D4. Jaka tutaj jest idea ruchu skoczek D4? Chodzi o to, że... zaraz cofimy. Skoczek D4, atakujemy hetmana, atakujemy tutaj, więc wymiana nastąpi na pewno i o to chodzi, że jak zbije na D4, to popatrz, co my robimy. Hetman bije D4 i wisi tutaj, i wisi tutaj. Tak, jest tam szach, bardzo agresywny i ta wieża tam też jest stłamszona, nie? I to był taki moment, żeby go tutaj docisnąć, nie? I tutaj go trochę wypuściliśmy. No, skoczek D5 też nie był optymalny. Goniec D4, dlatego komputer pokazuje najlepsze, żeby tego tutaj ograniczyć na maksa, nie? No, ale tutaj też było okej. A, popatrz, skoczek C5 było. Tego też nie widziałem w trakcie partii. Skoczek C5, popatrz. No i wisiał hetman i tutaj był też wieża. No, rzeczywiście. Dokładnie, nie? Kurde, no.
Nie powiem, że dokładna partia tutaj z mojej strony. Ale można powiem było ci, że ja tutaj... też nie widziałem tych ruchów, co tam przeoczyliśmy, więc to tak, no ja nie wiedziałem, że tą wieżą już zagrać. Bo powiedziałeś wieża i teraz tak zacząłem myśleć, nie? Ja chciałem w tym zagrać. Momencie dać wieżę F2. Na zasłonić tego piona, nie? Czyli wieża na F4 na przykład chciałem. Nie? Znaczy wieżę, ja mówię teraz o ruchu 31. Czyli dobra. 31 ruch białych, że zagraliśmy wieża A4 tutaj. Aha, tą wieżą tutaj. Bo ty mówiłeś, że tutaj chciałeś zagrać, nie? A tutaj chyba mielibyśmy to nieprzyjemności po takim posunięciu. I popatrz. Tylko właśnie tego nie widzę niestety, ale to... Ale 31 ruch, jesteś? Na 31? Jestem na 31 ruchu. No, i co się zamiast, dzieje? Nastąpiło wieża A4, a chciałeś w tym momencie zagrać wieża F2. W 31 ruchu. Nie, chciałem zagrać wieża... W ogóle chciałem zagrać wieża F1, ale to by była podwałka. Aha, dobra, okay. F2 bym zagrał i wtedy by wszedł ruch... Skoczek C4. Skoczek G4 i, no i tracę. No tak, dobra, lepszy taki C4, ruch nie? niż podwałka. No i właśnie nie wiedziałem, gdzie tą wieżą zagrać. I popatrz, dwa pytajniki nam tutaj pokazało. Wieża A4. I on zagrał... Aha, on tutaj znowu miał... Widzisz, on miał skoczek C4 znowu po wieży A4. Widzisz ten moment? Zamiast hetman F1 szach? Tak. Tak. Mógł, taka taktyka. I teraz szach, nie? Tu i tu. Mógł. On miał wygraną w ogóle tutaj, rzeczywiście. No ale to jest 1600, to wiadomo, że to nie zawsze takie coś tak. zauważy. Tak, gra z arcymistrzem, więc wiadomo, że mi zaufał, nie? że tutaj nic nie ma. No i tutaj skoczek F3, tu już chyba było w miarę okej. Okay. To już ta końcówka to taka... Tutaj wymiana hetmanów tutaj... nastąpiła. No powiedziałeś hetman, to już musiałem wymienić, nie? Tutaj pewnie komputer nie chciał wymieniać hetmanów, żeby tego króla na B8 atakować jakoś, nie? Ale myślę, że wymiana hetmanów też była okej. Okay. Tak, wieża F4 i tutaj chyba był taki ruch jak król D1, tak mi się wydaje. A nie, skoczek D2. Aha, jest strapowany ten. Tak, nie, bo... skoczek D2 z planem król B3, chyba tak komputer chce grać, nie wiem, coś takiego. Strapowany skoczek, żeby on musiał gdzieś tutaj pójść, że odciągamy wieżę i potem bijemy tutaj, nie? Tylko, że na E1 przy królu na B1 zbije z szachem, dlatego król B1 jest niedokładny. Tak. No i tutaj ta końcówka nie wydawała mi się właśnie jakaś taka super oczywista. Dobrze, króla zaczęliśmy podciągać, bo w końcówkach musi iść. No i królem tutaj zaczęliśmy iść, żeby przyblokować te pionki zawczasu, nie? Tak, B4 to jakieś frajerstwo, ale w sumie jak powiedziałeś pionek, to ja nie widziałem. Tak chciałeś grać? A który ruch? Już bo mówię, ruch, sobie... ruch 44 białych. Dobra, szczerze skiepściłem. Chciałem tam zagrać, ale no rzeczywiście bez sensu. Lepiej było... A nie wiem, możliwe, że B3 jest lepsze od B4, wiesz? Ja chyba skiepściłem. Tak, ja zagrałem źle. Trzeba było zagrać B3, a nie B4. Znowu lepszy ruch od mojego, moim zdaniem, pokazałeś. B3, żeby utrudnić tutaj po D4, wtedy mam elegancko król D3 i nie ma C4, nie? Ale nie, ja też chciałem zagrać to B4. A, też chciałeś B4, jest... dobra. Okej. Okay. No to obydwaj skiepściliśmy w takim razie. Tak. No i tutaj zaczęliśmy mieć problem z tymi pionkami, ale parę najlepszych ruchów udało nam się zrobić. A, i goniec C3 było. No. Ale goniec E5 też pokazało dobre. O, i widzisz, tu trzeba było podejść królem. A ja zagrałem takie frajerstwo. Aha, królem nie mogłem, bo powiedziałeś goniec, ale... No i tutaj się wydawało, że jest... O, popatrz, widzisz? To... A ja tego pionka miałem bić na C4 w ruchu, popatrz, w ruchu 53 zagrałem frajerstwo gigantyczne. Można było... Ja tego pionka na F7 wziąłem po wieżę F5 szach, nie? A miałem bić na C4 z szachem. I rozbić tą największą siłę przeciwnika, czyli ten łańcuch pionowy. Jak na C4 z szachem? No tu, w ruchu 53. To tam, gdzie zagrał ty... Po wieża E6, ja zagrałem wieża F5 szach, nie? Tak. A miałem tak, bić tak. na C4. Wieża F5 szach. A można było zbić... Aha, no po prostu można było zbić C4 i on by wtedy
miałby dwa isolated pony i by nie wiedział, co ma z nimi zrobić. No, no tak, Kompletnie rzeczywiście, to wygrana by wtedy by była. ten. No ja tu dałem ciała na maksa, nie? No ale nie ma, no, przecież co, no, można też było tam się No ale tutaj już z nim na zaczęły być czas pobawić, jakieś nie? problemy takie techniczne trochę. Popatrz, jaki babol za babolem sadziłem. Patrz, dwa pytajniki zagrałem. Ruch 59, wieża C5. Tak, widzę. On tu chyba mógł grać wieża E1 i wieża E2, tak? No, ej. Patrz, on tu miał wygraną w ogóle. Mógł zagrać szach na C2, oczywiście po królu D4-D2. Miał mata w jednym, nie? Nie, mata w jednym nie miał, ale po szachu miał D2, nie? I nie ma obrony przed Aha, D1. od razu by wchodziło, tak. Byłby szach na C2 i D2, D1. Ciekawe, czy on sobie tam Kurczę, no. analizuje tą partię gdzieś tam, bo to Chorwat, tak? W Chorwacji i tam mówi, o kurczę, miałem wygraną z arcymistrzem, coś tam. Mogę powiedzieć tylko tyle, że czuję ogromny niedosyt i wydaje mi się, że musimy koniecznie zagrać kolejną Tak, gierkę. też mi się I wydaje. No to, i tutaj ale już. zastanawiam się, czy teraz może nie zagrać 5 plus 5, żeby jednak to szybsze tempo. Znaczy 5 plus To szybsze 5 to tempo. jest bardzo podobne tempo do 10 minut, bo zakłada się mniej więcej, że 60 ruchów trwa partia i 60 razy 5 sekund to jest 300 sekund, czyli 5 minut, 5 innymi słowy, nie? Czyli minut, tak czy no. siak mamy Okej. mniej więcej 10 minut na partię, ale to jak chcesz. Dobra, to bez znaczenia dla mnie jest. Jak trener uważa, co będzie Dobra, lepsze. I po weź ty prostu. mi powiedz, czemu ja cię nie mam, kurczę, wejdę na szachy live teraz w takim razie. Ja też wejdę na szachy live i teraz chyba ja teraz będę. Ja mogę być, ale możemy to też zrobić tak jak wcześniej, tylko trener mi mówi pionek i ja wtedy trenerowi mówię, że tam E4. To niekoniecznie ja muszę grać, nie? A nie, to chyba łatwiej będzie, jak zagrasz ty. Ja sobie włączę twoją partię, która tutaj będzie. Okej, dobra. I chyba tak będzie wygodniej. Tak mi się wydaje. O, idealnie sobie na dziesiątkę wrzucę, to sobie podciągnę ranking. Zobaczymy. Zobaczymy. O dobra, jesteś. Cheer player. No to. Co, odpalać się? Odpalam Tak, się. odpalaj Wszyscy się. gotowi? Zapinamy pasy, wszyscy ten roz. I teraz będzie dopiero rozgrywka. Jak typujecie? Jaki będzie wynik? I teraz musisz czekać na mnie. Poczekaj, ja tamtą partię zamknę. Wszystko gites widać. Na to? Jest tutaj? Chyba widać. Albo chodź, Minimajk, chodź tutaj, się przywitasz Siema, z siema, tego. Jest siema. live szachowy. Tutaj możesz się przywitać. O Jezu, ale stary człowiek. Nie, ze świeżej wody, witam serdecznie. Siema, siema. Nie, żartuję, to był żart. Nie, no, Minimajk lubi taki być do kogoś. No nie, no ja jestem, bo mi zawsze się śmieją, że jestem mały, a ja jestem taki wielki. Starczy pasowo. Ale co, wygrywasz czy przegrywasz? Opowiedz. Wygraliśmy na Gramy na razie razie. tą Dobra, partię. to może polecimy, bo. Ale dobrze. I tak ja gdyby się cieszę z Mam nadzieję, tego. że pan po drugiej stronie kamery ma do siebie dystans. No, oczywiście, że ma. Jak O Jezus najbardziej. Mario. No i tak ja jestem zadowolony z tego całego. O kurde, partia No porzucona. No dobra, dobra, to jak jeszcze jestem raz, zadowolony, jeszcze mogło wyjść dużo raz. gorzej. O, w ten sposób Właśnie, powiem. poczekaj, bo teraz nie wiem, czy muszę. Jeszcze raz, bo mnie porzuciło, bo minutę Wiem, ten. tylko. No dobra, odpal partię i powiedz, jak już będziesz grał, bo ja nie wiem, czy ja będę ją widział, Dobra, czy muszę jeszcze raz już kliknąć. gram. Już teraz Jak miał na imię jesteśmy. kolega? Mini-Mike, Mateusz, Aha, no. okej, okay, Mini Mike, okej. Okay. Pozdrawiamy. Mini-Mike, to. Łapy w górę dla Tak, Mini dobrze. Mike'a. Okej. No czacior mi się wydaje, że jak kojarzy mnie, no to wie na pewno, że Minimajk lubi czasami tak sobie palnąć, ale to Spoko, tylko jest spoko. taka droczliwa miłość. Przyzwyczaiłem się, Okej. że w tym środowisku streamerów jestem najstarszy. Dobra. I co, To grasz co, bo ja już? już mam 9 minutę 29:25, a A, czas w jesteś, sensie. dobra, no to graj, pionek. Nie pokaż tak. Dobrze, to teraz D4, Jakiś, dobra, pionek. okej. No
No, tylko nie może Królew 7 nam zagra. Teraz czekamy na gambit Pateckiego, żeby zagrał G5. Skoczek. Sytuacja niestety nie. Okej. Okay. Trenerze. Skoczek powiedziałem, nie słyszałem. Aha, dobra, sorry. Nie, to też ja się nie usłyszałem w takim razie. Skoczek. Pionek. Pionek? No dobra. Aby na pewno. Dobra. Goniec. A3. No i to jest ruch. A i teraz się przydał ten pionek tam na tym A3 trochę. Chyba tak. Hetman. Okej. Okay. A tam te 5 miało być. Dobra, nieważne. W sensie zamiast A3. Proszę? Zamiast A3. Goniec. Tak, zamiast A3 miał być ten. No ale no, spoko. Co? Uspokój się! Straszysz ludzi! Przepraszam najmocniej, nie zauważyłem, po prostu tam była pionek. Możliwość. Pionek? Nie zauważyłem, a tam była możliwość ogromna. Nie wiadomo, czy była ta możliwość. Ja jestem przyzwyczajony do swojego, do takich prowadzenia takich, że ja się czasami wydrę czy coś. Spoko, rzeczywiście... jest okej. Okay. Tylko ja myślałem, że coś przeoczyliśmy i mnie przestraszyłeś w sensie, że pozycja, król. Holender niebieski, tam był pionek na C7. Właśnie nie wiem, czy był, bo tam D6 miał, skoczek B5, jakieś takie... Aha, że ewentualnie D6 i takie trapowanie, no dobra. Pionek. Już masz coraz mniejszy wybór z tymi pionkami, to jest taki plus. Dobrze. Trzeba jechać tutaj. Jechana. Z facetem. Z Indonezji koleś. Tak. Indonezja to jest chyba czwarty największy kraj pod względem ludności. Tak, oni mają tam jakoś... 400 milionów ludzi ma chyba. Czy tam 500 nawet. Ogromny. Ale ludzie o tym nie wiedzą. Myślą sobie, Indonezja, o co chodzi? No dobra, mniejsza z tym, bo tutaj dostajemy... Aha, proszę, widzisz, ja zawiasy łapię, że ja czekam na to, aż ty mi powiesz, a to przecież ja mówię. Proszę ja ciebie... Skoczek. A, 270 milionów. A? Aha, czyli Indonezja jest po Stanach, tak? Stany są trzecie, jeśli chodzi o ludność? Tak, to... Dobra. Co by tu zagrał Tal? Skoczek. Taki intonacja, nie? Taki skoczek. No dobra. Mówią skoczek, to będzie skoczek. Dobrze. Okej. No tutaj tak na Twitchu też myślałem, zgadują że... prawidłowo, że na B5. Okej. Okay.
Pionek. Okej. Okay. A jak twoje samopoczucie w trakcie partii? Trochę inaczej się czujesz niż poprzednie, nie? Ale nie mogę powiedzieć, gdzie mi było lepiej. Przysięgam. W sensie, nie wiem... Kurde, ja się trenerze obawiam, bo my tutaj gramy na 1700, a ja tam będę grał na król. Gości, którzy... Król? No w sumie frajerski ruch powiedziałem, ale już trudno. A, czyli król? Tak, niech będzie król. No bo tam goniec K6 grudził, ale inaczej trzeba było się przed tym bronić. Twoje zdziwienie nie jest pozbawione tutaj... Tak, inny ruch wygrywał. Król to było frajerstwo. Oczywiście, tam było F4, no to od razu widać. Nie, tam był inny jeszcze ruch, ale tak, król B1 to było frajerstwo. To prawda. Kurde, ale ty w formie jesteś, ty chyba Sikaru... Niż później bym zobaczył takiego gońca na H6, to bym się popłakał chyba. Aha, ale powiem ci, że... No właśnie, jakieś takie ten... No co? Skoczek. No co? Tak, ja lubię, jak ta intonacja jest niesamowicie przydatna w tym wszystkim. Mam nadzieję, że... Nie wiem, czy to jest dozwolone według przepisów hand and brainowych. Skoczek. Ale tutaj się, że... można tak zrobić. No. Jest różnica. Skoczek albo... No wiele... No wiem. Pionek. Ja to wiem. Albo sekunda, to też sobie teraz właśnie pomyślę. Pomyśl, mamy dużo czasu, 5 minut, jest okej. Dobra, wlatuję. O tego pionka chodziło? To też, to była moja pierwsza myśl, potem była druga myśl. No, jest okej. Też chyba H4 można zrobić, to też tam nie... Nie wadzi, nie? Ale zobaczmy, jak to ten. Primów, skoczek. Okej. Okay. A co jeżeli zagra z pionkiem na C6? No to wtedy ten primów się automatycznie kasuje, nie? Bo ten ruch nie będzie wtedy możliwy. Co? Tu? O, ja teraz sobie czekam. Spokojnie, trener, obszaj. No dobra, tak teraz, dobra, bo proszę ja ciebie, pionek. I teraz masz, chłopie, wybór. Czy ten wybór to jest kluczowy w tym? Dobra, no tak chyba trzeba. C4 chyba było też dobre i B4 było też dobre. Ale to też oczywiście jest okej. Okej. Skoczek. Sekundka. Okej. Okay. Tutaj. Tak, dobrze. Tutaj. Nie, ja się śmieję, będzie bo tam miał... na Twitchu wspominają wypowiedź Mini Majka. Aha, no jeju, no Minimag jest tutaj kochany, jest no co, no on czasami tak se palnie, ale to... Nie, luz total. Super. Ta pozycja się robi coraz dziwniejsza, powiem ci. Powiem ci, że się robi coraz dziwniejsza. Skoczek. Dobra. Dobra, musimy przyspieszyć. Znaczy, ja muszę przyspieszyć. Chyba. Ja muszę przyspieszyć na pewno. Pionek. Primów. Wieża. Skoczek. No, ty szybki jesteś. Na Kamura nie. Szybki bil. Będzie nadążał za tobą. O. Goniec. No i teraz. Dużo mi to nie mówi, niestety.
Ale na szczęście raczej wiesz, który goniec. O, no właśnie. Też nie miałeś dużo opcji tym gońcem przecież. Skoczek. Na jakie tempo lubiłeś grać, jak grałeś najbardziej? Dychy, w sensie dychy, okay. Nie? I tak naprawdę im dłużej, tym lepiej, ale półgodzinnych czy tam dłuższych na komputerze nie ma sensu grać, tak mi się wydaje, bo to jest inaczej, ale... Goniec. Tak, primów goniec miałem powiedzieć w ogóle. Mamy dwa piony więcej, mam parę gońców i on ma króla odsłoniętego, jest dobrze. Jest dobrze. Tak, no widzisz, ten czas może czasami... Uuu, białe pole, tak sobie. Goniec. Dobra. Podpowiedz. Uuu, białe pole. Co się będę... To ciekawe. Co się będę ograniczać. Dobrze, dobrze. No pewnie, że tak. Hetman. Chyba nie tu, nie? No, nie do końca. Tu? No, aha, no tak, no D3 byłby ciekawszy. Tak, chciałem na długą przekątną tam się władować i jednocześnie tego pionka na C2 bronić, bo on tam ma jakieś... jakieś pretensje do nas. Ale dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. No nie no, dobra, to był taki ruch noobski. Ale tak coś, tak też chciałem pokazać, że chcemy atakować, ale te dobra. Hetman. Dobra. Dał się. To super. No ej, no to lekko to wygraliśmy. Powiem ci, że lekko. Nie, no super. Powiem ci, że tu nawet chyba nie ma co analizować. No, tutaj w porządku. Może jakiś taki moment krytyczny. To rzeczywiście tutaj ten hetman powinien wejść na D3, nie? Pod tą końcówką. Że D3 powinno siąść, żeby tam się ustawić na tej diagonali, on by miał no po prostu problem. Tak, no tak, w tym momencie zamiast hetman H6, tak, no myślałem właśnie o tym ruchu hetman D3, żeby się tu władować i gites, ale tutaj też przeoczyłem, że po goniec E7 chyba miałem powiedzieć goniec, zamiast hetman H7, no nie? No. I goniec by trener chyba... powiedział. Tak mogliśmy zagrać, nie? Goniec bije E5. Goniec bije E5? No, bo nie może bić, zauważ, bo tutaj hetmanem na B6 mu mata dajemy. Jest, rzeczywiście, rzeczywiście. No, to znowu mój rzeczywiście. Błąd. Znowu mój błąd, powiem tylko, ci. Tylko w tym momencie to trener by nie mógł powiedzieć goniec, tylko to by trzeba było powiedzieć goniec. Tato powiedział, nie, to by powiedział goniec. Tak bym zrobił. No, no powiem ci, że z tą intonacją i tak dalej, nie no to powiem ci, że no kiedyś próbowałem tak wymusić jak szachowy dzień dziecka tutaj na kanale Podetrzachu robiliśmy i grałem z jakimś jegomościem 6-letnim w parze i po można było zbić figurę albo królem albo hetmanem, no i hetmanem było ok, a królem od razu przegrywało, no i młody dżentelmen mówi, że królem niestety. Ja, wiesz, udaję, że mamy jakieś zakłócenia. Powiedziałeś hetman? A on król. A mówię jeszcze raz, nie było słychać. Hetman, tak? A on już taki wkurzony na maksa się wydarł. Nie tak na maksa. Król! No i już zagrałem tym królem. Niestety moja próba oszustwa nie udała się. Więc tak, w tej grze jakaś intonacja i jakieś takie numery będą się pewnie zdarzać. W ogóle jestem ciekaw, czy będzie jakiś sędzia, ale to chyba, nie wiem, wszyscy będziemy grali no, w miarę fair. Mi się wydaje, że
tak naprawdę należy podejść do tego bardzo luźno. Tak, nie? Wiadomo. Tego, to też się obawiam. W sensie, mam nadzieję, że Hikaru też będzie wiedział, że ja to jestem taki zwykły chłopak z osiedla, uśmiechnięty, a nie szachista, nie wiadomo jak, bo ja tego też nie przytryharduję tak mocno, nie? Nie chcę, bo jeżeli on do tego podejdzie na luzie, to ja na pewno też będę bardzo luźny, nie? No, znaczy on podejdzie na luzie na bank, ale wiadomo, jak jesteś zawodnikiem w czołówce światowej od wielu lat, przyzwyczaiłeś się tak do wygrywania, że chcesz wygrać mimo wszystko, no. Nie? Więc... Chyba, że właśnie go strollować, Czacior, co myślicie, żeby wiesz, tak w jakimś momencie zadupcyć jakimś takim ruchem totalnie z czapy i się... No. Tak, no to jest opcja, żebyś go strollował. Albo spróbować... Ale tam w ogóle jest system każdy z każdym, nie? W piątek gramy, że chyba 7 pojedynków, nie, 14 pojedynków czeka każdego. Nie wiem. Po dwa razy, no. Będzie naprawdę niesamowicie. Będzie naprawdę niesamowicie, wydaje będzie, mi się. Będzie grubo, nie? Hikaru się podobno już uczył nazw figur po polsku. Tak, ale to, o kurczę, dobra, to fajnie. To może będzie rzeczywiście komunikacja jeszcze bardziej ułatwiona. No. To co, trenerze, może jeszcze jakieś rundki, co? Jak mamy jak czas? Jak najbardziej. Możemy jeszcze zagrać. A co trener myśli, że będzie dla mnie bardziej przydatne? Te takie, jak ja bym sobie poćwiczył ręką czy głową? Lepiej, że... Czyli teraz i tak już jest za późno. Lepiej, żebyś zagrał chyba ręką, bo powiem ci tak, jak ty jesteś głową, to nie bardzo jest co tam ćwiczyć. No, ty tam myślisz o ruchach najlepszych dla siebie. Kurczę, no nie wiem, to właśnie ciężko mi to tak... A mi się lepiej gra ręką. Ja tak sobie chilluję bombę, tak sobie czekam i tutaj nagle jakaś goniec, no to gońcem się ruszę tutaj, skoczek, okej. Okay, to gdzieś tutaj w takim razie jak skoczek, to musi być jakiś dobry skoczek. Aha, okej, okay. No fajnie dobra. Tak to jak to ci się lepiej gra, to zagrajmy to drugie w takim razie. Bo generalnie... Ale to jedno takie. Jeszcze. Dobra, to jedno takie, jedno takie. I teraz już będziemy grali szybko, zagrałem na 10 na przykład wypadek, to zagraj jeszcze raz ty, jak ja już cię obserwuję, to zagraj ty jeszcze raz jako... Super. Elo mi tutaj leci w górę. Ręką będziesz. Nie ma nic lepszego. Tylko nie wiem, czy tak można mówić, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że to jest jakiś elo boosting. W żadnym wypadku. Ale ja nie wiem, czy ty sam nie grasz lepiej niż ze mną w parze. W sensie, no bo co, ja ci mówię jakiś ruch i na przykład, wiesz... Już, tutaj zagrać jak coś, to już jestem też, nie? Ale rozumiem. Grasz już, tak? Rozumiem. Tak. Okej. Okay. To szybko, bo tam właśnie, bo dwa razy straciliśmy na początku tam po 40 sekund, nie? No to pionek. Ale to jest takie pokazanie disrespektu dla przeciwnika, niech on wie, że... Pionek. Co to jest za ruch H4? Skoczek? To tak specjalnie zagraliśmy, trenerzy, żeby zobaczyć, jak wychodzi nam granie pod presją. A, dobra. Pionek. Tutaj chyba też przeciwnik nie wykorzystał. Chyba nie. Chyba nie wykorzystał, mówiąc najdelikatniej. Primów skoczek. Okej. Okay. Turniej jest w piątek o 21, bo widzę, że pytacie, więc odpowiadam. Skoczek. No to skoczek. Skoczek. Okej. Okay. To okej, okay, od brady podłapane. Broda zawsze okej. Okay. Skoczek, kurde. Może być skoczek. No tak, no nie miałeś wielkiego wyboru. Skoczek. I teraz tak, drogi panie. Pionek.
Kurde, no. A! Tak, dobrze. To jest na takie zniszczenie pozycji. Robimy mu trzy wyspy pionowe. Okej. Okay. Skoczek. Chłop jest targany. Dobra, to teraz którym? Ten mi się mniej podoba. Goniec. No nie da się tutaj uratować tego pionka, niestety. Skoczek. O, nie wziął. Król. Ratunek. On miał tam za darmo. Tak, miał. Pionek. Jaki pionek? Biały, tyle mogę ci powiedzieć. Więcej ci nie podpowiem. Cisza czasami jest wymowna. Mówi więcej niż 1000 słów. Aha, pionek. Dobra, już skumałem. Dobra, to chodziło o tego. Nie! To nie? Znaczy tego pionka, ale nie o dwa pola. O jedno pole, żeby pokryć właśnie te wejścia tego konia tutaj. No teraz ma super outpościg. Wieża, wieża. Problemy Najmana, jak to mówią. Jest taka zasada w szachach, jak on ma biało polaka, to chcemy ustawić pionki na F3 i naszym gońcem czarne pola kontrolować, a pionkami białe pola, wiesz? Okej. Okay. Ale to nie jest taka powszechnie znana zasada, więc jesteś rozgrzeszony. Goniec. No nareszcie, Jezus, czekałem na to 100 lat. Chyba, że to nie o to chodzi. No, znaczy też tak opcja. Skoczek. Nie! No dobra, już powiedziałem. Kurwa, jestem ocłem. Ale dobra, możesz... Chyba ten mój okrzyk mógł ci coś podpowiedzieć. No właśnie, teraz tak. Co on mógł mi podpowiedzieć, ten okrzyk? Skoczkiem się rucz, ale wiesz. No wiem. No to dobra, to ogólnie na tym nic dobrze, nie stracimy. Dobrze, tak, nie? Tak. No bo chciałem skoczek E4, a zauważyłem, że to niemożliwe, bo bicie i skoczek F2. Goniec. Szybko gra ten Hindus. On chyba wie, że my gramy ręka głowa, dlatego też pogra. Kurde, no. Kurde, za mocny ten skoczek na G4. Wkurza mnie strasznie. No, wiem właśnie, no. Wieża. Okej. Okay. Skoczek. Dobra, to teraz chwila. Dobra. Nie jest źle. W sensie... Na F2 chyba, myślałem, że F2... pójdziesz, nie? Że chciałem też wymienić skoczki, ale nie tego skoczka. Chciałem mieć tylko tego z G4. Goniec. No przecież w sumie to tamten nas wkurza, nie ten. Tak. Jezus Maria, źle. Ale dobra, no. Nie jest źle. Zobaczymy. Kurde, ale za dobrego ma tego skoczka. Strasznie mnie denerwuje ten skoczek tam. Teraz już dobra, to już jest nie do ruszenia. Jest okej. Okay. Aczkolwiek my mamy ten parę gońców. Tak, jeżeli mamy parę gońców, w takim razie goniec. Jeżeli mamy parę gońców, to w takim razie goniec. Dobra. Kurczę. Okej, no bez problemu. Tak, na G1 raczej myślałem, żeby nie pójść. Aha, też myślałem, ale to jest taki ruch, no musi to trener zrozumieć, że dla mnie to jest taki ruch komputerowy trochę. Cofnąć się jakąś figurą, to nie w moim elo. Chociaż ale tak tutaj też jest dobre zejście. Prawdopodobnie to są równorzędne ruchy, wiesz, tak podejrzewam.
Pionek. Okej. Pionek? No, spoko. Nie ten. No, nie ten, ale spoko. Nie pierwszy, nie ostatni raz. O, tak to pod ten. No właśnie. No przecież wiadomo. Goniec. Kurwa, to nie jest łatwa pozycja, wiesz? To jest najgorsze. Wieża. Wieża. Ta intonacja mogła cię zmylić. Po prostu wieża. Dobra. Tutaj patrzę, co jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne. Chyba nie ma tragedii. Oj. Albo jest. Dobra, taka wieża. Myślałem nad wieżą na D1, nie, ale to, ten skoczek... To jest lepsze. Skoczek na E3 wlatuje i tam są motywy... A nie, nie ma, bo mam gońca na B3. Bałem się z motywami jakimiś, że on by mu wchodził na C2. No, ten ruch mi chodziło. Tam. Chce się zduplować. Znaczy, nie mówię mu, co chce, ale... Ale ja wiem, co chcemy. No. To akurat to się... To jest zrozumiałe. Chyba. Pionek. No dobra. Teraz mogę zrobić rzut monetą, tak zwany. No na szczęście. Możliwości. Dobra. Tak dobrze, dobrze, tak. Tutaj agresywnie. Mamy parę gońców. Teraz tak, tu i tu. Goniec. Serio? Nie jesteś zachwycony, widzę, perspektywą ruchu gońcem. No w ogóle. Tutaj to nie, bo będzie związanie. Kurde, czas też goni. Goni. Albo dobra. Chyba coś... Może to, no nie wiem. Myślałem o B4, ale B4 goniec chyba... B4, tak, o ten ruch mi chodziło. Ale przecież on dostaje, bo on wchodzi na wieżę na D4 i później... Albo pionek... Goniec. Jeszcze raz goniec, tak? Dobra, hops. No właśnie, teraz... Ja nie chciałem dopuścić do tego ruchu, wiesz? Ale to się trener nie martwi. Wieża. Jak... Okej. Okay. Na C4 goniec oczywiście. Pionek. Okej, okay. O to mi chodziło. Tak też można. Trochę mamy takiego gońca nieciekawego na razie. Jest on nieciekawy. Ale... Ten goniec robi za piątkę w tym momencie. Dobra. Dobrze. Tempo! Pionek! Dobrze. Jedziemy z nim. Jazda! Pionek! Lecimy.
Goniec. Koniec. Dobra. Kurczę, flak. Król. Nieźle, nieźle, jest dobrze. Pionek. Masz tylko jeden ruch. To pionek. I teraz musimy się podpieszyć, to na pewno. Tak. W ogóle ciekawa jest ta partia. Tak, jest mega ciekawa. Goniec. Zdupcył. Aj, mówiąc kolokwialnie. Chodziło mi bardziej o szacha na C4, ale dobra. Primów wieża. Nie, to też jest okej. Okay. Tu mamy wygraną, tylko czas, nie? Primów wieża znowu. Tak, jest już załączony primów, tak zwany. Dobra, tak o, jak będzie 45 sekund, to ty grasz sam już, co? Tak, przejmę stery. I pokażę tutaj całej szachowej Polsce, co to znaczy szybka ręka pana Jakuba Padeckiego. Widzisz, to już zostało nagrane. Tak. Wieża. No i teraz ten skoczek był teraz jest bardzo dobry. Znaczenia, ten skoczek. Wieża. Fak. No dobra. Dobra. No o to mi chodziło, ale wygrywało C6 oczywiście szybciej. Pionek. Nie no, trzeba było grać C6 i wygrać od razu, tak? A ja oczywiście mówię, goniec. Po co mam wygrywać od razu, jak mogę zagrać tragiczny ruch? Goniec? No goniec. Wiem, pionkiem można było iść. No. Pion. Goniec. To już chyba mogę powoli ten, no bo to wiadomo, co tutaj chcemy zrobić, jaki jest nasz plan, tak? Nie podwalić nic i popchać tego pionka do przodu. No i zresztą 40 sekund, więc może być sam. Dobra, to już lecę tutaj po zwycięstwo. Kurczę, będziemy mieli komplet. Dokładnie. Proszę ja ciebie. W ogóle uwielbiam takie powiedzenia w stylu proszę ja ciebie, jeszcze są takie stokrotne dzięki. Ostatnio właśnie sobie myślałem, jakie to... Ja lubię przekleństwa typu ja tak dokroćce turbeczek. Nie wiem, czy znasz takie. O kurczę. No. To było z tego, z Tomcia Palucha. A kojarzę Tomcia Palucha. Było dokroćce turbeczek. Ktoś kojarzy z czatu, czy nie kojarzycie? I teraz Gambit Pateckiego można bardzo łatwo zrobić królem, tak. Idąc na E6 albo... Ale to... Pytają się widzowie, czy masz jakiś trening z Hikaru przed turniejem? Właśnie chyba będziemy chcieli ustawić coś takiego, żeby się dało przynajmniej w ten piąteczek pograć, przynajmniej podyskutować, nie? Ustalić, że dobra, to może bardziej defense niż atak, może coś tam. Na razie to nie jest potwierdzone, ale no, w sumie nie ma nic wiadomego, ale chyba będziemy chcieli się zgrać, żebyśmy byli jakoś tam choć trochę rozgrzani przed tym wszystkim. To co, trenerze? Jeszcze tak, jedna. Tak, jeszcze jedna, że teraz, bo tutaj chyba się zgodzimy, że ta formuła, że ty jesteś ręką, chyba jakoś tam łatwiej, nie? Przychodzi, niż jak jest odwrotnie. Jak ja muszę robić ruchy, to jest gorzej. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. No dobra, w takim razie teraz ty kibicujesz mi, okej?
Dobra. Czyli ja będę teraz, wchodzę na twoją partię i będę mówił, będę tutaj głową. Dobra, taka informacja dla widzów, zanim zaczniemy grać. Gdzieś o 5 chyba dzisiaj będę miał trening z moją tutaj partnerką w Hand and Brain, czyli z Anną Kramling. Nie wiem jeszcze dokładnie o której, ale około 5, więc jak chcecie zobaczyć, jak będzie mi się grało w parze z zawodniczką, z którą będę grał w turnieju w piątek o 21, to zapraszam tutaj na kanał. Będzie ciekawie, myślę. Będziemy po angielsku, coś tam po polsku też będę oczywiście mówił, więc myślę, że jakoś ogarniemy temat. Dobra, czy jesteśmy gotowi? Jesteśmy. Dobra. W takim razie... A słuchaj, bo tutaj mi jacyś widzowie. A nie, no z widzami nie możemy zagrać, bo będą wszystko. Nie, musimy zagrać z kimś losowym jednak, żeby ktoś nie wiedział, że gramy podsłuchiwać, nie? Dobra. To co? To w takim razie pionek. A nie! Już ja są problemy? Nie, git, pionek. Pionek, tak? Poczekaj, bo jak ty powiedziałeś pionek, a potem, tak, że nie pionek, to ja zgłupiałem. Tu? Nie, bo myślałem, że może to ja się ruszam, nie? Już. Aha, okej, okay, dobra, spoko. No to może skoczek. London System nam grają. Dobra. W turnieju będziemy... I teraz ja mówię, nie? Tak? Tak. Pionek. W turnieju widzowie na zmianę się będzie grało, czyli jedną partię będę grał, ja będę głową, a drugą partię, w drugiej partii będzie Anna głową. Pionek? Nie, spokojnie, no nie. Pionek powiedziałeś, tak? Ja się tylko upewniam. Pionek, ale sobie pomyślałem, że coś innego bym normalnie zagrał. No nie, no właśnie tutaj głupio, że sobie tego gońca scenie, tak. Jest okej, okay. Tak można grać, to jest to teoria. Możesz wrzucić na luz. Ale to taka teoria, której ja nie znam, niestety. Dobrze, więc skoczek. No i pięknie, jednak znasz. Tak, z Anią Kramnik o 17 mniej więcej. Nie wiem, jak to dokładnie ma wyglądać. Okej, okay, mamy to. Albo jeszcze nie, pionek. Trener pewnie nie ma zielonego pojęcia, o co mi chodzi. Pionek, ale... tak powiedziałeś? Pionek, dokładnie. Myślałem, że ten, ale... Widzę napięcie i oczekiwanie na twojej twarzy. Nie, właśnie to wręcz przeciwnie. To jest takie... Okej. Okay. B6 chciałeś grać, nie? Nie. Chciałem zagrać H6. H6 w ogóle. Ale teraz to... No pionek, no. Nie zagram ci tego H6. No wiem. No bo ja jestem taki, że jak widzę takie coś, to klikam H6 i później skoczek na H5, nie? I często ludzie tak gubią te gońce. A my lubimy gońce mieć. No dobra, a lubimy, jak przeciwnik ich nie ma. W sumie... Ale to już olać. Tak. O 5 streama może zacznę popołudniowego wcześniej, albo po prostu tuż przed 5 i o 5 mniej więcej będę się łączył z Anną. Drodzy widzowie. Koniec. Oj, no pole wcześniej chciałeś, albo nie tym końcem. Nie. Wszystko. Dla mnie, mi to jest wie trener, super. Koniec. Co powiedziałeś, goniec? Tak, goniec. Zem koniec. To jest tak, jak nie będę wiedział, co mam powiedzieć, to końcem, koniem. Okej, to też tak, jak gdyby sugeruje jakiś tam... Ej, ale czas mamy która w porządku. Dobrze, czas mamy w porządku. Która figura dobrze stoi, która figura stoi może nie za dobrze. Bo ja myślę, że normalnie pewnie gdybym grał... O, to pionek. No, gdybyś normalnie grał, to co? Ja na przykład wydaje mi się, że byłbym taki skory do wymiany tych gońców i tam robił dublaki przeciwnikowi, oponentowi. Ale też wieżę byś otworzył, wiesz, białym. Wiem, to są tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne, co tak, nie? Tak zwane zady i walety.
Tak. Kurczę. No nie wiem. Piotrek. Na górku nie było. A chciałeś przy... A jak to D4 nie jest fajne? Aha, że D4 chciałeś grać. No, w sumie było fajne. Widzisz, ja dzisiaj bez formy jestem. Wczoraj bez formy, dzisiaj bez formy. Ale o tym H6 tak mówiłeś i mówiłeś, to myślałem, że o to ci chodzi po prostu. No to teraz... kurde, no teraz... teraz, no to już niech będzie pionek, no. Tak, D4 było poprawne. Nie wiem, czemu w ogóle D4 nie zagrałem. Tam bym wtedy sobie, jak gdyby zrobił te dwie wyspy, bym miał po lewej stronie taki fajny chain od HGFED i miał tego luźnego pionka na A, a tak teraz to stoimy tak... król. Wiszące piony tak zwane. Tak, tak, one są takie, że... Że wiszą. Przeciwnik na pewno może się zaraz na nie pokwapić trochę. Pewien ważny atut w tej pozycji, podobny do atutu, które czarne posiadały w poprzedniej partii z nami. Nie wiem, czy przypominasz sobie. O, otóż to ja dokładnie to samo chciałem powiedzieć i dlatego w tym momencie powiem słowo skoczek. No, rozumiemy się dobrze. Tak, tak. Albo właśnie nie rozumiemy się, bo to w ogóle nie chodzi o żadne porozumienie. Tutaj gramy bez... ręka, głowa. Dobra. No to co? Goniec. No i pięknie. No to co? Goniec. No to co? No właśnie. Pionek. Do wyboru do koloru. Który najlepszy jest według arcymistrza? To ja się później dostosuję. Ale co, ty miałeś jakiś konkretny ruch na myśli, czy tak powiedziałeś pionek, że... Teraz tym pionkiem? No tak, no widzę takiego, taki spokojny ruch. Spokojny ruch. Kurczę, flak, no. Ej. To nie jest żaden ruch... O, no i pięknie. Aha, no dobra. Tak, chcę mieć tego skoczka bardziej przypiętego. Boję się, żeby wolę ja zająć pole A5, niż aby biały miałby tam wejść i później mógłby mi tego skoczka wygonić, tak? A tak to on się teraz musi głowić. Znaczy, wiesz, ten pionek na C5 tego skoczka wspiera i tego pionka z C5 nie bardzo on ma jak ruszyć, nie? Ale dobra. Dobra, teraz... Goniec! Dumny z ciebie, to jest dobra, może nie aż tak... Właśnie mi się... Goniec? Tak, no wiem, no już powiedziałem. No wiem, no. To by się fajnie sprawdziło, gdyby on tam zbił tego to królem, no ale to już... Co zbił królem? No, bo później, ja myślę... Houston, mamy problem. Nie. Tutaj zawodnik widzi inną pozycję. Królem ma coś zbić? Nie, proszę grać, a ja sobie... To... wiem, o co ci chodzi, dobra. No, no, tylko to niestety nie wchodzi, bo no wiem, że on odbija wieżą. Ale... No, ale nie jest źle. Nie jest źle. Na pewno nic nie... Okej, okay, ale co, fajny pomysł. Tutaj, pomysł fajny, tak. Ten... Szkoda, że kosztowny, ale fajny. O, nie wziął. A to ci ciekawostka. No to ja bym tutaj... Kurde, no ten goniec mój chyba jest fajniejszy, nie? Ogólnie. Dobra, goniec. Tutaj trzeba podjąć decyzje. Męskie, nie męskie. Pionek. Okej. Okay. Ja widzom rysuję, wiesz, co tutaj... Co, jakie są pewne intencje, albo jakie powinny być. Skoczek. Mamy to. Mamy to, popatrz, twój... Chytry plan. Tak.
Bo wie trener, bo trener pewnie jest przyzwyczajony do tego, że gra na 2500, 2400 ludzi. A ja gram skromnie na takich 1600 i ja wiem, co oni mogą zagrać. No i to jest takie coś, że mimo tego, że to nie jest najlepsza linia, to jednak zakładam bardzo często, że może tam gdzieś pojawić się jakiś błąd. Ja rozumiem, tylko pamiętaj, że w piątek nie będziesz grał z takimi ludźmi. A to też jest racja. Więc właśnie musisz uważać. Tutaj takie to goniec A6 i zbicie na F1 to tak zwana gra na załapańca była i rzeczywiście z Baha, z Kazachstanu, to podziałało, ale w piątek to może nie podziałać, więc musisz się tak trochę przestawić. Kurde, no obawiam się, boję się. Ja tylko nie chcę zrobić czegoś takiego, że Hikaru, no skoczek, Hikaru będzie miał ostatnie miejsce przeze mnie. Do tego bym nie chciał dopuścić. O proszę! Znaczy, o tego mi skoczka chodziło. No oczywiście, że tak. Przecież wiem, dlatego tak zagrałem. Dobrze, dobrze. To jak jesteśmy tacy... Hop do przodu. Hop do przodu, to teraz może jeszcze coś tutaj próbować śrubki podokręcać. Hetman. Może. Niech on się ruszy. Czy tu? Może być tu. Okej. Okay. Chciałeś na B6 iść, tak? Nie, chciałem tutaj. Chciałem go ruszyć i... Ale gdzie? Na jakie tutaj pole? Też nie będę mówił prawda. No właśnie tutaj, teraz skoczek. Ja tam na F2 chciałem wiesz, skoczkiem. I w ogóle jakości nie brać, tylko te takie skoczki mieć i tam mu zrobić... Aha, okej, okay, kumam, jest coś takiego, no. Ale dobra, jest dobrze, mamy jakoś więcej. Wieża teraz. Właśnie ten hetman był mi potrzebny, żeby odejść pole z tego C6, związania tak? Na C6. Tak, z widełek. Tak. No właśnie tak samo. Ja rysowałem zresztą, jak ty mówiłeś, to ja rysowałem hetman F6, wieża B8, wiesz? Okej. Okay. Na szczęście ty nie widzisz, a ja mogę widzom... Pokazać, co się powinno grać. O. Dokładnie. Też, żeby widz też tutaj się dowiedział czegoś, a nie oglądał pomysłów gościa, który 1600 ma. 1600. Ale dobra. Tak, jak ktoś chce zobaczyć, jakie są pary, to albo na Twitterze Bartka, albo na moim Twitterze te pary można przeczytać. Kto z kim jest w parze i tak dalej. Skoczek. Zachęcam. Skoczek? No, skoczek. Tak. Aha, dobra. Chociaż. Tu czy tu widzowie? Jakub chce zagrać. Nie no. Chyba tu. Nie tu. No, ja chciałem go przeganiać, nie? Tylko, że on by drugim tam przyszedł, wiesz, z na D4 i se wymienił, a no i wiesz, on dalej miałby dobrego skoczka, a my nie mielibyśmy naszego super skoczka. Kurde, belemole, no tak. Ale dobra, poprowadzimy to. A tak te jego skoczki się, wiesz, atakują wzajemnie i wiesz, niech się atakują. No to skoczek. Czekaj, bo to wklejam ludziom... linka do mojego Twittera, dobra. Gdzie można sobie pary zobaczyć. No to co? Siup. Pioneczka. I teraz ten skoczek na B5 już nie jest takim kozakiem, nie? Bez tego pionka na A4. Dokładnie. Teraz to już... Nie no, kurczę, właśnie, ale jak trener tak, szczerze powiedziawszy, myśli, jak może się, kto może najlepiej grać? Tam widziałem, że jest dwóch zawodników, 2400 chyba, skoczek, i wydaje mi się, że oni też tam gadają tak, tam, trochę z Bartkiem. Moim zdaniem faworytami jest tam para Szparu z Jaskułem chyba, ponieważ tam najsłabsze ogniwo tam to jest Jasku, który i tak ma na Czeskomie 2450, więc... Chociaż Aszparu za to jest lepszy od AK Nemsko, no bo Bartek powiedzmy też ma około 2450, ale Nemsko jest słabsza od Szpara, więc... Ale to jest wszystko takie close, wiesz?
Niektórzy twierdzili, że ja jestem faworytem z Anią. Moim zdaniem teraz jak patrzę, jak ty grasz, to ty z Hikaru oczywiście musicie mieć też duże szanse. Są bardzo wyrównane te pary, tak mi się wydaje. Ale szczerze tak trener myśli, bo mi się wydaje, że właśnie ja się obawiam tego, że to może być mocne zastępowanie nas. W sensie, że możemy dostać po pupie. Nie. Dobra. Myślę, że realnie macie bardzo duże szanse. Fajnie słyszeć takie rzeczy w takim razie. No to co, ja myślę, że tutaj tak. Wieża. O. No. Ej, mamy lepszy czas. Wyobraź sobie, zauważ, że z partii na partię jest coraz lepiej chyba się wydaje, nie? No właśnie, ten trening dużo daje. Mi się wydaje, że to naprawdę może, to nie widać tego, bo to ciężko zmierzyć, ale wydaje mi się, że naprawdę bardzo dużo daje. I dziękuję od razu trenerowi raz jeszcze, że się zgodził mnie tutaj tak ugościć i przy takiej niesamowitej widowni pozytywnej poprowadzić. Cała przyjemność tak po naszej stronie. Na YouTubie się super bardzo spodobało, bo już 3000 kciuków w górę widzę, więc chyba ludzie też są zadowoleni. I na Twitchu serduszka za to poleciały. Wszystko się zgadza. No to. Okej. Szczerze. Można wiele rzeczy zrobić. Na pewno. Tak. W szachach też. Może skoczek. Ta pauza oznacza. Nie, że jest git. Że jak to jest dobry ruch. On tutaj to jest dobry ruch. To znaczy, że jest mega fajnie. No to się cieszę. No i na YouTube też serduszka poleciał. Super. No właśnie Resintans też tak, jak te strzałki narysowałem i tak dalej, to też miałem takie skojarzenie. O! Mamy to! Skoczek. Dokładnie tak. Skoczek. Hetman! Już bez zastanowienia. Aha, bo on zbił tym. Dobra, to. No to dobra, to i tak hetman. Okay. Chyba pozamiatane jest. Tak. To myślę, że tutaj już jest takie wykończanie. Niektórzy nie lubią grać takich końcówek. Ja uwielbiam na przykład się poznęcać, jak już lubię, że mamy. Poznęcać aż tak? No wiesz co? Znaczy, to daje taką satysfakcję, jak można sobie fajną partię się zagrało i później tak powolutku podociągać tego szóstego hetmana. tak nie robię, ale też niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który sobie nie zrobił tam pięciu hetmanów. Tak, nie, to ja miałem wielokrotnie. Ja kiedyś pamiętam, za dzieciaka miałem jeszcze chyba 1800 czy 1600. Grałem w jakiejś 1600 mogłem nawet mieć. Grałem w takiej lidze chyba w Zabrzu szkolnej i wiesz, miałem kompletnie wygraną, przeciwnik już miał tylko króla, miałem mnóstwo czasu i on grał do mata. No i dorobiłem drugiego, trzeciego hetmana, zacząłem się znęcać i tam dałem mata chyba aż pięcioma hetmanami czy coś. No i sędzia mnie upomniał po partii, że następnym razem jak tak zrobię, to mnie coś tam czy upomni, czy wróci z turnieju, coś takiego, czy punkt zabierze. Co? Tak, powiedział coś takiego, no bo to wiesz, to niby jest... A to jest głupota! To przecież gościu powinien też wiedzieć, że należy zrezygnować. Tak? Właśnie, to sam tego argumentu użyłem, że mówię, jeżeli, to proszę powiedzieć mojemu przeciwnikowi, że następnym razem, jak będzie grał do mata przy pięciu hetmanach, to jego też niech pan wyrzuci z turnieju. I dobre jest to, że tam miałem chyba jakieś 11 lat czy coś i tam dyskusja z sędzią, który tam miał jeszcze 50 i tam upyskowałem na zasadzie, żeby... Co, 11 lat i było 1800? Kurde, nie, 1600 chyba pomodzi. Miałem. Nie, 1800 właśnie miałem chyba, jak miałem tam lat 12 czy coś, więc... A, no to okej. Okay. Nie, no słuchaj, akurat wiesz, są przecież tam najmłodsi arcymistrzowie w historii tam właśnie w wieku 12 lat byli, więc to, że tam 1800 miałem, to... Ja mogę tutaj zarzucić ciekawostką. Najmłodszy arcymistrz to był Sergiej Karjakin, proszę państwa. Miał 12 lat i właśnie on był najszybszym. Tak, więc... tym. No, więc taka historia a propos tego znęcania się nad przeciwnikiem. Oczywiście potem już tego nie robiłem, aczkolwiek
różnie można podchodzić do tego, bo nawet jeżeli rozumiem trochę, wiesz, krytykę, żeby tak nie robić z ludźmi, bo to nie jest konieczne, to wtedy też wymagałbym, żeby skrytykować tą słabszą stronę, która gra tam do mata, nie? Jak już krytykować, to po całości, a nie tylko tą jedną stronę, tak mi się wydaje. Trenerze, bo ja w ogóle w swoim ciekawym życiu mam teraz, jak mówiłem, będę musiał się zabijać. Tak, kończymy. Ja też już dokończę streama, więc właśnie... Lecę nagrywać odcinki. O, to super. To w takim razie dzięki wielkie, że wpadłeś. Pozdrów tam... Nie. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Naprawdę, bo dla mnie to jest zaszczyt. Szczególnie tak muszę powiedzieć, że ja od dziecka gram w szachy i naprawdę, że mogę sobie potrenować z arcymistrzem. Dla mnie to jest niesamowita okazja i powiedzmy, no mega zaszczyt. Także ja dziękuję bardzo i się widzimy w piątek i wtedy to już nie będziemy tacy mili dla siebie. Już nie będziemy mili dla siebie. Będę liczył na to, że tam jakiegoś babola zrobisz. W takim razie pozdrów całą ekipę, pozdrów tam mi Majka. Ja przepraszam. Nie, jest luz, Majka, jest luz. Powiedz, że go, że go dziadek pozdrawia. No, a co? W takim razie dzięki wszystkim widzom za wizytę. Wysyłam was na Twitchu do Szpara, który również gra w tym turnieju piątkowym, więc możecie sobie tam popatrzeć, jak kolejny tam zawodnik z tego turnieju gra. No to co? W takim razie do jakiegoś usłyszenia, zobaczenia i tak dalej. Życzę ci miłego tygodnia. Ja też życzę powodzenia w turnieju, jakbyśmy się nie słyszeli. Tak, no to trzymaj się i mam nadzieję, że niedługo jeszcze będzie okazja, żeby coś wspólnie pokombinować. Więc żegnam wszystkich widzów na YouTubie, na Twitchu. Idźcie do Szpara i go pozdrówcie ode mnie. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Cześć.